karta anielska na ten tydzień od poniedziałku 20 września do 26 września. Witam serdecznie, kochani widzowie i subskrybenci na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Cieszę się, że zobaczymy wspólnie, co anioły i archanioły przekazują nam na ten tydzień. Zobaczmy, co anioły nam radzą, przed czym przestrzegają lub co sugerują. Zobaczmy, co ważne jest w tym tygodniu. Co jest tak istotne, by zwrócić na to szczególną uwagę. Wyciągnę kartę Magiczne przesłanie od wróżek. Doktor Doreen Virtue. I oprócz tego inne karty anielskie. Zapraszam serdecznie. Oczywiście proszę o subskrypcję mojego kanału, by Państwo codziennie otrzymywali nowe darmowe wróżby, horoskopy, wskazówki, rytuały. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem. Dzwoneczkiem u góry. Proszę również, kochani Państwo, o komentarze dla wymiany naszej energii. By ze sobą komunikować, interagować. Dla energetycznej wymiany, która jest bardzo dla mnie ważna. Proszę również o lajki, czyli kciuczki w górę. Dziękuję serdecznie. Kochani Państwo, zaczynamy. Kartę, którą dzisiaj wyciągnęłam dla Państwa, to karta właśnie o takim wizerunku. Dwa piękne motylki, aniołki, które siedzą lub są w jakimś pięknym ogrodzie, piękne kolory, barwy, optymistyczne, chłopczyk i dziewczynka, którzy ze sobą rozmawiają. Dziewczynka, aniołek lub motylek, są to metaforycznie aniołki, dziewczynka, która siedzi na pięknym kwiatku, chłopczyk, który jest zalotny, miły, uśmiechnięty. Piękna atmosfera, słońce, lato, ogród, pełen kwiatów, pięknych barw. Optymistyczne kolory, które zachęcają do flirtów, romansów, miłych, romantycznych chwil. Tytuł tej karty jest Sprawy miłosne. Kochani, sprawy miłosne będą ważne w tym tygodniu. Dlatego skoncentrujmy się na naszych, na każdy na swoich sprawach miłosnych. Twoje pytanie jest związane z Twoim życiem uczuciowym, które właśnie odmienia się na lepsze. Kochani, Wasze życie uczuciowe rozwinie się w pozytywnym kierunku, zmieni się na lepsze. Zobaczmy, co pisze doktor Doreen Virtue w książeczce odnośnie do tej karty.
sprawy miłosne. Twoje pytanie jest związane z Twoim życiem uczuciowym, które właśnie odmienia się na lepsze. Wyciągnąłeś tą kartę, ponieważ zadane pytanie wiąże się z Twoim życiem uczuciowym. Wróżki chcą Ci pomóc, byś uświadomił sobie ten związek, jeśli jeszcze nie jest dla Ciebie widoczny. Ta karta wskazuje, że w Twoich sprawach miłosnych nastąpi zmiana na lepsze. Dodatkowe znaczenie tej karty. Kochaj swoje życie, a doświadczysz działania uzdrawiającej energii. Nowa miłość okaże się być bardzo ważna w Twoim życiu. Jesteś gotowy na spotkanie bratniej duszy. Grozi Ci rozpad związku lub rozpad ten już nastąpił. Chcesz zawrzeć związek małżeński. Porozmawiaj z partnerem o ważnych sprawach, jakie Cię niepokoją. Poproś wróżki o pomoc w nawiązaniu kontaktu ze swoją bratnią duszą. Takie jest tłumaczenie tej karty przez samą autorkę. Teraz, kochani, dołożę do tej karty klucze anielskie. Klucze anielskie to inna seria kart, inna talia. Autorstwa Silke Bada, otwórz drzwi do swojego serca. Zobaczmy, jakie klucze anielskie ważne będą w tym tygodniu. Co anioły nam podpowiadają, by zmienić, by ulepszyć nasze sprawy miłosne? Proszę o rady i wskazówki na ten tydzień. Proszę anioły o rady i wskazówki na ten tydzień. Proszę anioły i archanioły o rady i wskazówki na ten tydzień. Powiedzcie, anioły i archanioły, co jest ważne w tym tygodniu. Proszę o rady i wskazówki. Jesteś dzieckiem szczęścia. Widzicie tutaj czterolistną koniczynę, którą trzyma w ręku ten anioł. Anioł o żółtym kolorze, anioł szczęścia, jasności, światła, czyli szczęście. I Ty musisz uwierzyć w swoje szczęście, myśleć pozytywnie. Obdaruj miłością siebie i innych. Zobaczcie, kochani, różowy anioł miłości. Różowy kolor jest symbolem miłości czakry serca. Anioł, który trzyma serce na dłoni, czyli otwiera czakrę serca i wyciąga serce do innych. Obdaruj miłością siebie i innych. Należy zacząć zawsze kochać samego siebie, by móc pokochać również innych. Proszę anioły o wskazówki na ten tydzień. Zmierzaj do swojego celu. Czyli, kochani, określcie swoje cele, które są dla Was ważne i aktywnie, tak jak ten anioł tutaj na tej karcie, aktywnie
z pozytywnym myśleniem zmierzaj, by osiągnąć właśnie swój cel. Z odwagą, witalnością, kreatywnością. I ostatnią kartę, którą mi tutaj wyrzuciło, współczuj innym. Wow, czyli chodzi tutaj o to, byś był empatyczny, miał empatię do ludzi, którzy są być może skrzywdzeni przez los lub doznali jakiś krzywd, są smutni. Współczuj innym, rozmawiaj z nimi, słuchaj ich, nadstawiaj ucha na inne ludzkie problemy. Współczuj swoim przyjaciołom, bliskim, współpracownikom lub jakimś innym napotkanym ludziom. Kochani, sprawy miłosne. Zwróćmy uwagę na te sprawy w tym tygodniu. Być może przeznaczenie, los, wszechświat, czy we wszystko, w co sami wierzycie, podsunie nam coś nowego, co nie powinniśmy przegapić. Zwróćmy uwagę, co przyniesie w sprawach miłosnych ten tydzień. Życzę Wam oczywiście samych pozytywnych energii, pozytywnych wibracji. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za odwiedziny na moim kanale. I do usłyszenia już niedługo.